Obywatele, ciężki był dla Warszawy dzień dzisiejszy. Pociski nieprzyjacielskie trafiały w setki domów, ale przede wszystkim biły w zamek, biły w katedrę świętego Jana, biły w kościół jezuicki, biły w bardzo wiele drogich naszemu sercu miejsc. Te barbarzyńskie metody bicia specjalnie w kościoły lub pamiątki narodowe, jak zamek czy belweder, te barbarzyńskie metody, które nic wspólnego z wojną nie mają, które nie są wojną, które są metodami bandyckimi, muszą obudzić gniew, gniew srogi, gniew, który pomści te wszystkie krzywdy, które ludność Warszawy dzisiaj doznaje. Historia pod tym względem jest nieubłagana. To nic, że dzisiaj zrujnują Warszawę. Rujnowali kiedyś Warszawę inni. Ona się odbuduje, ale to, że metodami takimi rujnuje się, to tego historia Niemcom nie przebaczy. I ciężko za to zapłacić muszą Niemcy. Te ruiny i te zgliszcza Warszawy uprawniają mnie dzisiaj, abym w imieniu tej ludności zwrócił się do rządów Wielkiej Brytanii i Francji z zapytaniem, kiedy udzielą takiej pomocy Polsce, która i nam w Warszawie tutaj pozwoli odciążyć nieco i pozwoli nam na odsunięcie czy przeciwdziałanie tym barbarzyńskim metodom, jakie są do nas stosowane. Prawda, że ludność bohatersko znosi i bombardowanie, i naloty aeroplanów niemieckich, znosi i znosić będzie. Ale pragnęłaby wiedzieć miarodajnie od rządów naszych sprzymierzeńców, czy i kiedy pomocy takiej udzielą, którą Warszawa i jej ludność odczułyby całkowicie. To też zwracam się w imieniu tej ludności i proszę rządy Wielkiej Brytanii i Francji, aby zechciały na apel ten dać.